Halo, halo, witam serdecznie, jestem Bartul, zapraszam na trzeci materiał z Devil May Cry 5. Przed nami misja trzecia, latający łowca. Gramy człowiekiem. I think we should split into two groups and cover more ground. Good idea. Behold, my genius. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Well, your quality control sucks ass, and you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions, little chicken? Gadający kurak? Trochę podobny z Monstera, nie? Was called the 45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art, whether it's a gun or a steel pot to cook birds in. Any more questions? Huh? Little cheeky. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Clifford. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, well, yeah. Chyba chłopaki nie palą cygarów, mu to przeszkadza. Ale powiem wam szczerze, że ktoś nie pali cygarów, a jest w otoczeniu osoby palącej, to przeszkadza. Dobra, co my tu mamy? 6900 to niewiele. Aha, ja sobie tutaj kupiłem umiejętność, zdaje się, rozdwojenie, nie, kombo czerwonej królowej, to sobie kupiłem przed nagraniem. Będąc na ziemi naciśnij 2 razy lewy przycisk, a następnie 4 razy lewy. No dobra. No i więcej kasy na więcej kasy nam nie starczyło. Możemy jeszcze poskramiacze sobie nabyć. Wytura, Gerbera, pęta, zamęt, zakup hurtowy. Ten poskramiacz demonów nadrabia małym zasięgiem, większą siłą przybicia. Nadaje się do dokonywania zastaw przeciwników. Jak to fajnie jeździ, jak mięso u rzeźnika, nie? Okej, okay. I to mamy przedmioty, niebieska kula z 9000. Złotą kulę otrzymałem za logowanie się do gry. Jak logujemy się na bieżąco codziennie, to otrzymujemy złotą kulę chyba. Złota kula nam pomaga. Jak zginiemy, to jesteśmy wskrzeszani. Tej to dobrze, co? Jeszcze nam macha, patrzcie tu. No tak. A co to jest? Stając na platformach żarzących się czerwonymi płomieniami, gdy w okolicy nie ma wrogów, sprawi, że płomienie zmienią kolor na niebieski, a w powietrzu pojawią się mroczne uchwyty. Aha! Coś w stylu Darksidersa. Wiecie co? Ja sobie zobaczę, czy tu czegoś nie ma. Chyba nie. Dobra. Chwytamy się Shift plus ten. Robot. Yeah.
natomiast się zaświeci broń, to zadajemy większe obrażenia. Nie wiem, jak w zasadzie to działa, ale... Ale słabe te wyniki za styl. Zobaczmy, czy to... O, mamy tutaj coś jeszcze. To daje nam życie. Na niebieskie zielone kryształki. I'll handle the closer one first. Gotta start somewhere. Dobra, a tu mamy coś. Właśnie. 165, 415. Nauczyłem się robić uniki. Wcale tak. Wcale prosto tych uników się nie robi. O, tu mam jeszcze uchwyt. Oho, ho. Kolejny fragment niebieskiej kuli. 4 fragmenty dają nam 1 pasek zdrowia. O, super. Trochę kupiłem tych sprzętów, tych kuli niebieskich. Czekajcie, bo nie wiem, gdzie iść teraz. Tam? Nie no, bez sensu, czekajcie. O kurde, tam coś jest. Tam jest jakaś kula niebieska. Jak tam dotrzeć? O cholera jasna. Ej, nie mam pomysłu teraz, jak doskoczyć. Ej, moment. Którędy żeśmy... Aha, tu jest. Dobra. Miał się puszczać tych... Potrafię puścić tego kombosa. Nie jestem mistrzem tutaj, jeśli chodzi o używanie tych umiejętności. Znikło to chyba. O proszę. Ale znalazłem sekret. Magiczny złoty kamień wykonany w tajemny sposób ożywia poległego wojownika i przywraca maksymalny poziom energii życiowej. No tak jak mówiłem. Taki respawn. Dzisiaj gra nagradza za eksplorację. Masakra. Czekajcie, ja bym chciał tam pójść. Aha, bo to musimy tutaj użyć. Czyżbym musiał wrócić tam? Bez sensu. Możemy sobie naładować to. Naładowany nasz mierz jest. Będziemy zadawać większe obrażenia. Ale ja bym chciał tam wejść. A jak to zrobić? No i tu się wracam. Bez sensu. Podczas lotu nie mogę sterować. Nie mam pojęcia, jak to zdobyć. A chciałem. Chyba, że później będzie jakaś możliwość.
No trudno, najwyżej się przeoczy to. So this Clifford. Screw it. We're taking this fucking thing down. Naciśnij Shift po zaatakowaniu celu. Mroczną chwytę możesz odsłaniać, aktywując pewne miejsca. Aha. No właśnie. Jakby coś tu nie grało. Mamy kolejny uchwyt. Czwarty. Nie mam pojęcia, jak tam wejść. Czy bym musiał to auto zniszczyć? Ile ja już tych klejnotów mam? Przydadzą się na pewno. Będziemy ginąć pewnie nieraz. Tam coś przeoczyłem, wiem. Ależ trudno się mówi. O kurde. O kurde. Już chyba nie wrócimy. Ale poziomy można powtarzać, przy czym wiecie. No, jesteśmy w kanałach miasta. W niektórych korzeniach demonicznego drzewa są skrzepy krwi. Niszcząc te skrzepy możesz uzyskać czerwone kule. Czasami uda ci się również otworzyć pewne przejścia lub wpłynąć się jakoś na otoczenie. Aha. No dobra. Na miejsca. Po to możemy przyjść później. O! Co to jest? To tylko lampa. Tutaj gdzieś będzie kolejny tajny poziom do odkrycia. Ale mi to korzenie. Jeszcze dwa. Podania ręka. O kurde. Całkiem przypadkowo to znalazłem. Ale mam szczęście. Nie wiedziałem, że możemy ściany niszczyć.
No nie. Co tym razem? Niby jestem bezpieczny na powietrzu, ale to jakoś tak nie działa dokładnie. A widzicie, nie po czym zbierałem, widzicie to. Zielone kryształki, bo teraz mamy życie trochę zjechane. Mógłbym się. A tu mamy to, dobra. Czekaj, coś tu błyszczało. Aha, to jest ta uwertura. Zamęt. No nie. Myślę, jak... No właśnie. Nie potrafię tych jakichś mega super kombosów wykonywać. No niestety. Słaby w tym jestem, niestety. Aha, wykorzystałem to kuźwa przez przypadek. Kurde, Enter chciałem podnieść i kliknąłem Enter. A Enter mam właśnie pod tą umiejętność przypisaną. Bingo. Coś to nie. Coś to kuźwa nie działa, ten przewrót teraz. Raz działa, raz nie działa. A bo trzeba trzy klawisze nacisnąć, dobra. Naraz. Kurde, ciężko, kurwa. Trzy klawisze na unik. Kto to kuźwa wymyślił, naprawdę. No co, nie wiem czy to zbierać. Póki co, tu też mam full. To sobie może zostawimy. Gdzie jest ten sekret? O, jest tutaj, dobra. Chyba. Aha, będę mógł chyba z góry to zbadać. Kuźwa, co to jest? Nożyce śmierci.
Zniszczmy to wszystko. Ale fajnie, że można wszystkie te półki niszczyć. Naprawdę świetna sprawa. Wielki ukłon w stronę Capcomu. Ciekawe, czy ten obraz można zniszczyć? A nie, próbowałem już. Kurde, nie ma co chodzi z tym sekretnym pomieszczeniem, jak to ogarnąć. Patrzcie, można nawet książki, kurde, spuszczać. No się blokuje, cholera. Kuźwa, jaka dobra. Jeszcze ona, jeszcze jedna. No, jest coraz trudniej. Ale patrzcie, cały pasek zdrowia odzyskałem. To tak trzaska drzwiami. O! Kurde bela, no enter nacisnąłem. Gizienie osioł. Mam ten. Czy coś do zebrania? Dobra. Jak przytrzymamy alt, to nam gra pokazuje, gdzie mamy iść, tak? No właśnie. Cholera. Without strength, you can't protect anything. I know that. Znowu nad jedną rzeczą. Czy tu czegoś nie ma ukrytego? Taki pusty korytarz? Dobra, zieloną kulę zostawmy. Ona nam później życie przywróci w walce. Możemy zadzwonić do laski. Ja pierdziel, jaka gra. Próbowałem tej umiejętności, ale nie mogę sobie z nią poradzić. Czerwona królowa i tutaj mamy
Bo czerwonej królowej. Aha, bo to jeszcze mogę kupić. Będąc na ziemi, naciśnij lewy przycisk myszy, następnie a potem szybko naciśnij. Aha. No to planujmy to najpierw. Czyli dwa. Czekajcie tutaj. Aha, dwa razy. Lewy przycisk myszy i później szybko naciskaj. Lewy przycisk myszy. Dobra, spróbuję to ogarnąć. Przedmioty, kumy, kule. Kolejny pasek życia, kolejny za 18 tysięcy. Szybki unik za 10 tysięcy. Poziomo. Po wykonaniu szybkiego uniku naciśnij. Jakie chore. Szybki unik. Po wykonaniu szybkiego uniku naciśnij. Dobra, panujmy to. No dobra. Kula zostaje. Zielona. A myślę, że można wejść na furgonetkę i później z furgonetki wyjść jeszcze wyżej. Ej, ominąłem chyba sekret niestety. Chociaż nie wiem, czy się da wrócić. Jeżeli da się wrócić, to wróćmy się, ale... Natomiast chyba już walka z bossem, wiecie? No to muszę się cofnąć jeszcze. To cholera, jak tam to aktywować? Tajną komnatę opuściłem. Fajnie, że gra pozwala na cofnięcie się, bo w niektórych grach nie ma takiej możliwości. To chyba było tutaj, nie? Dobra. Tajna misja, rozpocznij. Sorki, że zapomniałem o tym. A co my tu mamy zrobić? Będzie jakaś informacja? Czy mamy wszystko tu, co popadnie? Cholera, ucieka. Tyle? Udało się, ale nie było to łatwe. Oczywiście tę misję możemy powtarzać. Zarówno znaczy w menu możemy sobie wybrać tą misję tajną i sobie ją rozgrywać. Gdyby ktoś nie zaliczył, prawda? Dobra, wracamy. Powinien to wcześniej zrobić, wiem. Zapomniałem całkiem o tym. Dużo mam tutaj, dużo nam zostało tych sprzętów.
No co, czeka nas walka z bossem. Nie wiem, czy damy radę. O te uniki. Nie za bardzo mi wychodzą. Co, ja mam tak grać? Cholera, jasno. Nie trafiłem sobie tym. Pierwsza ucieka nam, cholera. Co się będzie działo teraz? Jakaś mega rozpierducha. Zdzira. Ona nam ucieka, skubana, kuźwa. Nie ty.
Ale mi się paluchy spłaciły. A dobra. Jeszcze ją uratował. Dante's friend is Lady. You know her? From a gunsmith days. What? I can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. I'm joking. Hey, loosen up your jock strap. Don't do anything I wouldn't do. Chick bow wow, chick bow wow. No cóż. Kończymy materiał, kończymy trzecią misję. Odblokowano osiągnięcie spotkanie. O, mamy A. Całkiem. Dobra, moi drodzy, to tyle. Dzięki za grę. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach.